Witam jeszcze raz Państwa. Dogrywam wideo, które zacząłem, skończyłem na Konfederacji, że był taki okres czasu, kiedy popierałem środowisko Konfederacji, a które obecnie uważam za Towarzystwo Szurów i na których już nigdy nie będę głosował. No były takie czasy, proszę Państwa, jednak jakby nie było, to były lata wstecz, kiedy no szczególnie mi zaimponował do tej pory, w jaki sposób mi imponuje Bosak i uważam, że to jest nawet zdjęcie z nim to nie jest wstydliwe, bo on mi się daje, że chłopak z czasem się ogarnie. W tej chwili jest tam w tym swoim towarzystwie, w tym swoim tym piekiełku, w swoim tym bagienku, dlatego on tak musi kombinować jak koń pod górę w dzień targowy. Ale towarzystwo takie tych sośnierzy, tych tam powiedzmy tych braunów i innych, to jest mi zupełnie obce. A był taki moment, że tak powiem, kiedy oni krytykowali Unię Europejską, krytykowali roszczenia żydowskie i inne. Uważałem ich za takich patriotów i no, w tym środowisku byli też i publicyści, jak Stanisław Michalkiewicz, jak Gadowski, jak Sumiński. Ale teraz się od tych ludzi trzymam w miarę z daleka, niezależnie od tego, że w dalszym ciągu mają bardzo ciekawe przemyślenia. Wiem, że Stanisław Michalkiewicz jednak, jakby nie było, też ma jakieś przemyślenia, czy Sommer. Ale jednak jak nie było, oni, że tak powiem, zostali się w takiej swojej bańce, takiej propagandowej, w takiej bańce, takiej no, wizji fonii, gdzie po prostu powtarzają jedno i to samo mantrę, nie wiedzą jak się sytuacja zmieniła i jak to ich ta proroctwa, że tak powiem, nie doszły do skutków, a oni w dalszym ciągu w to brną, tylko w innej formie. Byli na początku, mieli hople na punkcie ustawy 447, co uważam, że było słuszne w tamtym momencie. Później, jak już widziałem, że jak się już nawiedzili na temat, powiedzmy, tych szczepionek, co tam w jakimś sensie to była, pewnie może i słuszna historia, ale w większości to były totalne głupoty, bo cały świat, cała Europa, jednak jakby nie było konsekwentnie prowadziła lockdowny, to nie to, że był wymiz Polski, że to Polacy tylko odpowiadają za to. Także tutaj ten moment, tak powiem, rozgrzał to towarzystwo do czerwoności. No i zostali się, że tak powiem, jakimiś z angielskim. Później, jak przyszła wojna z Ukrainą, niezależnie, że ja tam wiem o sprawach wołońskich i innych, uważam, że trzeba z Ukraińcami rozmawiać trochę na pewno inny sposób niż prezydent Duda. Czyli nie łapać pod nogi i tam dziękować tego, tylko twardo negocjować pewne historie, pomagać, ale negocjować to, co dla Polski jest istotne, bo to jest najlepszy moment. Także, ale tutaj oni też poszli w innym kierunku, takim antyukraińskim i tak powiem, znów się zostali jak Himmelsberg, może już nie z angielskim, tylko z niemieckim, czy z rosyjskim, może jak Himmelsberg z rosyjskim, bo nie wiem, czy znał rosyjski, czy nie znał, ale w każdym razie zostali się jak ten Himmelsberg przysłowiowy. Także to była moja taka pomyłka, że trochę późno się zorientowałem, że jednak jak mnie było, jest to środowisko takich ludzi nawiedzonych, no i nawet chyba książki mam i Michalkiewicza i tam chyba Sumińskiego. No chociaż te książki Sumińskiego, co pisał razem z innymi ludźmi tam na temat tych środowiska, tych służb i tam ich rodowodu i tam tych ludzi, którzy do nich należą, było takie dosyć ciekawe. Fakt, że jeszcze kupiłem ileś lat temu, jeszcze do tej pory nie czytałem, no ale ja to kupowałem te książki bardziej pod kątem, żeby wspomóc tych ludzi, którzy walczą o dobrą sprawę, którzy opisują dobrą sprawę. Także to bardziej o to mi chodziło. Także wracając do tematu, żeby już nie robić te wideo długim, chodzi mi o to, że jeszcze raz Państwu zwrócę uwagę, że środowisko szeroko rozumianej opozycji, ale to jest ta platformy, czy tej lewicy, czy innej, no jednak jak nie było, totalnie odjechało i jest to środowisko naprawdę bezideowe. Jedyne, co ich łączy, to powiedzmy, że nienawiść do PiS-u. Poznałem tych ludzi i to faktycznie można przyrównać do sekty, do takiej zwykłej, typowej sekty, gdzie mają powiedzmy swojego guru i powtarzają jak meantro, a te guru powiedzmy, czy jest na środkach politycznych typu Tusk, czy tam w ośrodkach medialnych typu TVN i jakieś inne historie. Ja oni tylko wyczekuję, kiedy takie guru TVN-owskie, czy tam takie powie, co powie, żeby wiedzieli, co myśleć. I oni tam mówią ten bełkot, niezależnie, że ten guru może zmienić zdanie, powiedzmy,
o 180 stopni w ciągu jednego dnia, to oni będą rano powtarzali, mówili tak, a po południu będą mówili coś innego. Także jest to środowisko bezidejowe i środowisko, no tak powiem, no niemyślące. Jednak jakby nie było, no, znaczy może nie jest zbyt dużo takich ludzi, ale lubię ludzi, którzy używają własnego rozumu, którzy widzą, które rzeczy mają miejsce i jakie to są rzeczy i opisują. Ja też jestem przeciwko, powiedzmy, dużym podatkom, jestem za, w ogóle jak tam w Stanach tamtego, to tam staram się nie płacić podatków. Jestem, żeby jak najmniejsze były podatki. Kwestia jest tego, że Amerykanie to rozwiązali w taki dosyć prosty sposób, że ludzie, którzy tam zarabiają tą taką najniższą, tą średnio, powiedzmy, mało, to tam zwykle się tych podatków nie czepiają. Dopiero jak ludzie wchodzą w taki brakiet finansowy takiej klasy średniej, to ta klasa średnia generalnie płaci te podatki i to płaci, no, dosyć wysokie te podatki są, no, ale to wiedzą Państwo, no to podatki to jest jedna sprawa, także to tutaj nie można powiedzieć, że mnie to łączy, powiedzmy, cokolwiek w sprawie podatków z Konfederacją czy z PO, chociaż unikam podatków i staram się, żeby to trzymać się od tego jak najdalej, ale PiS też w tym kierunku za dużo nie robi, no bo jednak jakby nie było, jest to partia socjalistyczna, tego musi te podatki zabrać, żeby później rozdawać i żeby grać tego, który jest ten dobry, który rozdaje. No na tym etapie, że tak powiem, tego podzielenia tego społeczeństwa jest bardziej pozytywna partia jak Prawo i Sprawiedliwość w obrębie zagrożenia ze wschodu, powiedzmy, i z zachodu. Jest to, bo Zachód chce nas kolonializować, jak to robili i robią Niemcy, czy Francuzi, czy inne państwa, a Wschód chce nas skopać, powiedzmy, fizycznie wykorzystać i tam zwasalizować. Także że żyjemy w takim miejscu, jakim żyjemy, no i na dzień dzisiejszy Prawo i Sprawiedliwość jest na pewno lepszą partią, bardziej merytoryczną i bardziej sprawną, intelektualnie sprawną, sprawną propagandowo, bo jednak jakby nie było ten... jak się nazywa, ten pomysł z tym, z referendum, świetny pomysł, to uważam, że to jest w świetny sposób zaatakowali. Świetny sposób, tak powiem, ustawili swojego przeciwnika, bardzo dobrze to zrobili, także tutaj ta partia jest dobrze poukładana, no i że tak powiem, jest duża szansa, że może rządzić trzecią kadencję, no a tamci to po prostu, jednak jak nie było, to są sekciarze, to jest taki tylko bełkot tamtego, no ale to jest wulgarny bełkot. Ja zauważyłem, że ci ludzie, tak powiem, nie wchodzę w interakcje, powiedzmy, tam słowne specjalnie z nimi, ale jak wchodzę, to nie jestem napisem na dropsach, tylko mówię i walę prosto z mostu, może, a język mój to na pewno nie jest parlamentarny, jest wulgarny, jakiego jeszcze Państwo nie znacie. Staram się jednak, jakby nie było, tego języka nie używać, no ale jak przychodzi takie, są takie, przychodzą takie momenty, to jadę jak trzeba. Kwestia jest tego, że staram się dla własnego zdrowia psychicznego nie z tymi ludźmi nie wchodzić w dyskusję, albo w ogóle nie wchodzić, no bo każda dyskusja kończy się polityką i kwestia jest tego, że próbują zgrywać tych mądrych. W dyskusję ze mną, żeby zgrywać mądrych, no to trzeba mieć naprawdę wiedzę, tupet, no i być takim ogarniętym, jak chodzi o argumenty, bo to dla mnie dyskusja, która jest bez argumentów, na zasadzie bełkotu, że po mojemu albo po żadnemu, że tak, bo tak, a jak ktoś coś mówi, to jak ci Żydzi robią hałas, tylko krzyczą, żeby zakrzyczeć tamtą osobę, żeby nie mogła nawet się wypowiedzieć. To nie jest... To w Polsce też jest praktykowane przez wielu. Także to nie jest ta metoda dyskusji i dlatego no, generalnie wszystko, cała ta dyskusja polityczna, która ma miejsce, to jednak jakby nie było, odchodzi od interesów Polski, bo to interes Polski jest interesem najważniejszym, ale żeby zrozumieć interes Polski, trzeba zapytać się, żeby Polacy zrozumieli, jaki jest interes Polski, powinni zapytać się dla przykładu, powiedzmy, Panameńczyków, Kanadyjczyków, powiedzmy, Wietnamczyków, Koreańczyków, jakichś innych, co według nich jest w interesie ich Korei, jakie państwo, co ich w tym państwie trzyma, co ich łączy, czym oni
wspólnie, pod czym się oni są w stanie wspólnie wszyscy się podpisać, albo bez mała wszyscy. W Polsce jednak, jakby nie było, ten podział jest powiedzmy może tam 40 do 70, czy 40 do 60, czy 30 do 70. Natomiast w tych ja mówię, sprawach zasadniczych, o których nawet tutaj jeszcze nie rzuciłem przykładów, ale w tych krajach, które wymieniłem, przykładowych, tam jest powiedzmy 90 do 10 albo 95 do 10. Tam jedynie ludzie, którzy są typowo przyjezdni, jak powiedzmy znałem Holendrów w Panamie, którzy, że tak powiem, powiedzieli, że całe życie głosowali na lewactwo i będą zawsze lewaków popierać. I cały ich kwestia z tego, że oni wyjechali z Holandii, żeby w Holandii im się nie podobało, nie wiedzieli, że to jest wina lewactwa, że jest tego gnoju. Przyjeżdżają do Panamy, kraju bardzo katolickiego, i w dalszym ciągu żyją to swoją ideologią. Też oszukują na podatkach, w taki czy inny sposób robią wszystko tego, ale ze swojego lewactwa się nie leczą. Nie widzą przyczyny tego, że ludziom przestaje się podobać żyć w takim państwie jak Holandia, czy Belgia, czy w jakimś innym. Nie rozumieją przyczyny swojego wyjazdu. Nie rozumieją przyczyny swojego wyjazdu. Oni wyjaśniają takim, próbują to wyjaśnić, ale oni próbują wyjaśnić na poziomie takim przedszkolnym, że tam powiedzmy, że benzyna za droga, to tylko taki przykład po prostu z czapy, czy tam powiedzmy lody są za tanie, albo woda jest za zimna, albo tego. Co mówię, w tej chwili takie bzdury, ale nie wiedzą generalnych przyczyn, dlaczego znaleźli się w takim czy innym państwie. To na tyle, serdecznie pozdrawiam. I do usłyszenia, do zobaczenia.